W nowo wyremontowanej świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyspa w gminie Zawichos podsumowano inwestycje zrealizowane na terenie miasta i gminy Zawichos. W konferencji wzięli udział poseł na Sejm Agata Wojtyszek, burmistrz Zawichostu Katarzyna Kądziołka, radni i mieszkańcy. Koszt wykonywanych zadań w przeciągu 2 lat to prawie 35 milionów złotych, z czego 25 milionów to środki rządowe, w których pozyskaniu wsparła gminę poseł na Sejm Agata Wojtyszek. Burmistrz Zawichostu podkreśliła, że za poprzedniej władzy gmina rozwijałaby się znacząco dłużej. Wartość inwestycji w 2022 i 2023 roku realizowanych na terenie naszej gminy to prawie 35 milionów złotych. Są to ogromne pieniądze, a wartość dofinansowań ze środków rządowych, które nasze wnioski tutaj wspiera pani poseł Agata Wojtyszek, to 25 milionów złotych w przeciągu 2 lat. Dla porównania powiem, że zanim objęłam funkcję burmistrza, przez lata wartość środków wydatkowanych na inwestycje w naszej gminie wynosiła około 0,5 miliona złotych rocznie. Więc kiedy zestawimy to 35 milionów w ciągu 2 lat do 0,5 miliona złotych rocznie, to 0,5 miliona złotych rocznie możemy sobie porównać, że przy poprzednim tempie rozwoju gmina by potrzebowała nie roku, ale 60 lat. Poseł na Sejm była zadowolona ze skuteczności pozyskiwania środków na realizację potrzebnych zadań dla mieszkańców, a zwłaszcza za zabezpieczenie gminy w odpowiednie zaplecze dla służby zdrowia. Remont budynku ośrodka zdrowia w Czyżowie Szlacheckim, ten już jest zakończony, ale w trakcie jest budowa ośrodka zdrowia również w Zawichoście. I z tego co wiem, to jest 100% potrzeb gminy, jeśli chodzi o zabezpieczenie zdrowotne, bo są 2 ośrodki zdrowia i obydwa ośrodki zdrowia mogły być wyremontowane dzięki rządowym środkom. Infrastruktura sportowa i oświata to równie ważne inwestycje, realizowane w ostatnich latach przez samorząd, wspomniała posłanka Agata Wojtyszek. W Czyżowie Szlacheckim zrealizowano zadanie dotyczące budowy boisk i bieżni w szkole podstawowej, a więc inwestycja w infrastrukturę edukacyjną i infrastrukturę sportową. To już jest zakończone, ale jest w trakcie realizacji zadanie związane z budową, też z remontem szkoły w samym Zawichoście. I w samym Zawichoście również jest realizowane zadanie związane z budową boiska sportowego, z budową kortu tenisowego, budową budynku, który będzie zapleczem socjalnym do obsługi tego całego boiska. A więc inwestycja jest również w dzieci, w młodzież i w dorosłych. Infrastruktura drogowa również przeszła i przechodzi modernizację. W całej gminie zostały odbudowane i wyremontowane drogi. Rządowe dofinansowanie, jakie otrzymała gmina na to zadanie, to ponad 8 milionów złotych. W tych 2 ostatnich latach została chociażby wybudowana i zmodernizowana gminna infrastruktura drogowa w Czyżowie. Ale też w Linowie, w Zawichoście, w Chrapanowie, więc te drogi już są zrealizowane i wybudowane. Ale nie, to znowu nie koniec, bo również są w trakcie realizacji zadania infrastruktury drogowej w samym Zawichoście, w Chrapanowie, w Czyżowie Szlacheckim, Dąbiu, Dziurowie, Linowie, Podszynie, Piotrowicach. Wkład rządu, środków rządowych to 8 600 000 zł na te drogi, które właśnie wymieniłam. Agata Wojtyszek wspomniała o swoich początkach posłowania i problemach Zawichostu z siecią wodociągową. Wyraziła zadowolenie, że dziś sieć została częściowo zmodernizowana i mieszkańcy mogą się cieszyć dostępem do czystej wody. Ja pamiętam w 2019 roku, kiedy starałam się o Państwa głosy, wtedy jako wojewoda świętokrzyski tutaj wieczorem, pamiętam po spotkaniu w Domu Kultury z kobietami, pani burmistrz mówi, że jest w sołectwie zebranie i chcieliby się ludzie ze mną spotkać. I tam na tym zebraniu usłyszałam, że po prostu boją się pić wody, że woda się nie nadaje do picia i jeżeli ten wodociąg nie będzie wymieniony, no to po prostu sobie nie wyobrażają. To jest życia dalej. Żeby móc korzystać z wody, muszą po prostu kupić ją w sklepie. I dziś, szanowni Państwo, cieszę się, że ta sieć wodociągowa częściowo jest już wymieniona, jest wykonane nowe ujęcie wody, ale również jest budowana nowa sieć wodociągowa w samym
Zawichoście. Burmistrz Zawichostu wraz z radnymi podziękowała Agacie Wojtyszek za wkład, zaangażowanie i skuteczność w pozyskiwaniu środków potrzebnych do realizacji zadań. Zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej Marek Grzyb w imieniu radnych i mieszkańców przekazał kwiaty na ręce pani poseł, dodając, że można na nią zawsze liczyć. Dziękuję bardzo za skuteczność. Ja wiem, że jeśli o coś poproszę panią poseł, o pomoc, o wsparcie, to zawsze nasza gmina na takie wsparcie może liczyć. W imieniu wszystkich mieszkańców miasta i gminy, a w tym budynku szczególnie w imieniu mieszkańców wsi Wyspa. Wiemy, pani poseł, że zawsze możemy na panią liczyć. Agata Wojtyszek podkreśliła, że jest zadowolona ze współpracy, a gmina Zawichost wykorzystuje środki wzorowo. Wiem, że zrealizujecie to zadanie dobrze, że wydacie te środki dobrze i że ja też potem z podniesioną głową mogę powiedzieć panu premierowi dziękuję, bo wszystko zostało właśnie zakończone, zrealizowane, a mieszkańcy się tylko z tego cieszą. Konferencja odbywała się w miejscu wyjątkowym, podkreśliła burmistrz Zawichostu. Wyremontowanie i zmodernizowanie świetlicy było długo wyczekiwane przez mieszkańców. Wyjątkowym także dlatego, że dla niektórych mieszkańców ma wartość sentymentalną, ponieważ wiele lat temu w czynie społecznym wybudowali ten budynek. Przez kolejne lata on niszczał, a koszt modernizacji wyniósł prawie 1,5 miliona złotych. Tak duże pieniądze nie byłyby możliwe do wyasygnowania przez gminę Zawichost, ale dzięki bardzo dużemu wsparciu finansowemu ze strony rządu polskiego, reprezentowanego przez panią poseł Agatę Wojtyszek, dziś możemy spotkać się w pięknych, odnowionych wnętrzach. Marcel Rosiński, STV Info.